I wonder, what are you thinking about now? Zastanawiam się, nad czym się zastanawiasz teraz. Otóż słowa wonder i think about, chociaż można oba przetłumaczyć na zastanawiać się, znaczą tak naprawdę każde coś innego. Dlatego w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, kiedy używać którego z tych słów. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski i jestem siedmiojęzycznym poliglotą. W każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Słowo wonder dosłownie znaczy dziw. Na przykład Przygoda Alicji w Krainie Czarów to po angielsku Alice's Adventures in Wonderland, czyli Przygody Alicji w Krainie Dziwów. I w takim znaczeniu, czyli dziwu, słowo wonder spotkamy na przykład w takim wrażeniu jak No wonder, nic dziwnego. Na przykład If she doesn't like them. No wonder she doesn't want to go there. Czyli, jeśli ona ich nie lubi, nic dziwnego, że nie chce tam iść. If she doesn't like them, no wonder she doesn't want go there. Jako czasownik, słowo wonder znaczy zastanawiać się. Jednak zastanawiać się w taki sposób, że niby to sami siebie pytamy, jak to właściwie jest, jednak to nasze. Pytanie wypowiadamy na głos, tak że ktoś inny może usłyszeć i nam odpowiedzieć. Możemy zapytać dziewczynę I wonder if you can give me your phone number. Czyli zastanawiam się, czy możesz dać mi swój numer telefonu. I tutaj, no ja niby tak się zastanawiam, czy ty możesz mi dać, no ale tak naprawdę jest to niebezpośrednie pytanie. Albo jak nie jesteśmy pewni, czy na przykład podobamy się jakiejś drugiej osobie, możemy zapytać: I wonder if she likes me, czyli zastanawiam się, czy ona mnie lubi. I teraz znowu tak naprawdę jest to takie niebezpośrednie pytanie, które kierujemy do kogoś: I wonder if she likes me, zastanawiam się, czy ona mnie lubi. I właśnie ponieważ to nasze słowo wonder jest tak naprawdę niebezpośrednim pytaniem, najczęściej po zdaniu z tym słowem będziemy mieli jakieś słowo, które służy do zadawania pytań. Czyli na przykład if. I wonder if. Zastanawiam się czy. Albo I wonder whether. Zastanawiam się też czy. Lub też I wonder how. Zastanawiam się w jaki sposób. Albo I wonder what. Zastanawiam się co. Na przykład, I wonder how much a ticket to New York costs, czyli zastanawiam się, ile kosztuje bilet do Nowego Jorku. I wonder how much a ticket to New York costs, albo if he's not here, I wonder where he is. Czyli jeśli nie ma go tutaj, zastanawiam się, gdzie on właściwie jest. If he's not here, I wonder. Where he is. I takiego zdania możemy użyć na przykład, kiedy chcemy kogoś podpytać. No, zastanawiam się, gdzie on właściwie jest. Wiesz coś o tym? Czyli znowu to wyrażenie I wonder to jest trochę takie dziwienie się, trochę takie pytanie siebie samego, ale tak naprawdę pytanie w niebezpośredni sposób drugiej osoby. Nieco nawet subtelniejsze, bardziej uprzejme niż I wonder będzie I'm wondering, czyli. Też zastanawiam się, albo I was wondering, czyli zastanawiałem się. Pamiętajcie, że w kulturze anglosaskiej bycie uprzejmym jest bardzo ważne, dlatego Brytyjczycy nie będą chcieli być tacy wprost, natarczywi, narzucać się komuś, tylko oni raczej w towarzystwie jakiejś osoby będą się zastanawiali, czy na przykład ta osoba może im pomóc, a że robią to przypadkiem nagłos i przypadkiem ta osoba stoi obok, to na miejscu jest, żeby taka osoba im Odpowiedziała. Czyli na przykład możemy czasami usłyszeć od Brytyjczyka takie pytanie jak I'm wondering if you can help me out, czyli zastanawiam się, czy możesz mi pomóc. Broń Boże, nie pytam się, czy mi pomożesz. Nawet nie pytam się, czy możesz mi pomóc. Ja się po prostu zastanawiam, czy ty w ogóle możesz mi pomóc. Żeby uczynić. Takie zdanie jeszcze uprzejmiejszym możemy powiedzieć I was wondering if you could help me. Czyli zastanawiałem się, czy mógłbyś mi pomóc. I właśnie ze względu na tą ich kulturową uprzejmość, Brytyjczycy nie będą lubili wprost komuś mówić: Nie, nie zgadzam się z tobą, nie masz racji. Oni będą raczej zastanawiali się, czy inne rozwiązanie nie będzie może lepsze. Na przykład, załóżmy, że idziemy z takim Brytyjczykiem i chcemy dotrzeć do jakiegoś miejsca. Możemy powiedzieć, Let's go on foot, czyli chodźmy na piechotę. Wówczas Brytyjczyk, kiedy nie będzie się z nami zgadzał, że to jest dobry pomysł, może nam powiedzieć, I'm wondering if we shouldn't rather take a taxi. It's a long way. Czyli zastanawiam się, czy nie powinniśmy raczej wziąć taksówki, bo to długa droga. W porządku. Tyle na razie, jeżeli chodzi o słowo Wonder, które tak naprawdę jest takim niebezpośrednim pytaniem. Jak natomiast ma się sprawa ze słowem to think about? Otóż to think about również znaczy zastanawiać się, jednak tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z zastanawianiem się, czyli z analizowaniem za i przeciw. Możemy na przykład powiedzieć, He has been thinking about starting his own business, czyli on zastanawiał się nad rozpoczęciem swojego własnego biznesu. I tutaj rzeczywiście on się zastanawiał, analizował, rozważał za i przeciw, yy, myślał, jak znaleźć klientów, jak rozpocząć działalność i tak dalej. He has been thinking about starting his own business. Zauważcie, że Tutaj słowo wonder byłoby zupełnie nie na miejscu, bo tutaj nikt nikogo nie pyta o opinię, tylko mówimy właśnie o takim analizowaniu, rozważaniu problemu. Zobaczmy kolejny przykład: Have you ever thought about becoming a diving instructor? Czyli czy kiedykolwiek zastanawiałeś się o zostaniu instruktorem nurkowania? Have you ever thought about becoming a diving instructor? I tutaj znowu pytamy, czy kiedykolwiek to analizowałeś, czy to rozważałeś, czy myślałeś o za i przeciw zostania instruktorem nurkowania. To think about dosłownie znaczy myśleć o. I tego słowa możemy używać na przykład, żeby kategorycznie zabronić komuś robienia czegoś. Na przykład don't even think about calling him. Czyli nawet niech Ci nie przejdzie przez myśl, żeby do niego zadzwonić. Don't even think about calling him. Albo na przykład, kiedy mamy film z Jamesem Bondem i James Bond jest w pomieszczeniu z jakimś innym człowiekiem, który sięga po broń. Wówczas James Bond może mu powiedzieć: Don't even think about doing it. Czyli niech Ci nawet nie przejdzie przez myśl, żeby to zrobić. Don't even think about doing it. To Think About użyjemy też, kiedy po prostu myślimy o kimś, kiedy się rozmażymy o kimś. Na przykład, jak się zakochamy, możemy powiedzieć: I think about her all the time, czyli myślę o niej cały czas. Albo na przykład, kiedy nasz Kolega odpłynie myślami w chmury, będzie miał taką rozanieloną minę i tak zacznie się uśmiechać bez wyraźnego powodu. Możemy go zapytać: What are you thinking about? Why are you smiling? Czyli o czym sobie teraz myślisz? Dlaczego się uśmiechasz? A wtedy kolega może nam odpowiedzieć: I'm thinking about my last vacation. It was a beautiful time. Czyli myślę o moich ostatnich wakacjach. To był piękny czas. I zauważcie, że tutaj znowu słowo wonder byłoby zupełnie nie na miejscu, bo nikogo o opinię nie pytamy. W porządku, moi drodzy, czas na podsumowanie. I wonder znaczy zastanawiać się, jednak najczęściej jest to tak naprawdę niebezpośrednie pytanie do naszego rozmówcy. Jeśli o uprzejmość chodzi, w kolejności od najmniej do najbardziej uprzejmego będą wyrażenia I wonder. I'm wondering i I was wondering. I'm wondering if I could call you. Zastanawiam się, czy mógłbym do Ciebie zadzwonić. Z kolei to think about znaczy zastanawiać się w znaczeniu rozważać coś, analizować za i przeciw. Na przykład I'm thinking about moving to the USA. Zastanawiam się nad wyjechaniem do USA. Na koniec będę miał dla Was oczywiście cytat ze słowem, które omawialiśmy. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę i je udostępnij. Pomaga to kanałowi. Jeżeli chcesz dostawać więcej darmowych lekcji ode mnie, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Następnie wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Wyślę Ci wtedy za darmo dużo wartościowych materiałów do nauki języków, w tym fragmenty kursów i wiele więcej. I'd rather have a mind opened by wonder than one closed by belief, czyli wolę mieć umysł otwarty przez zastanawianie się, przez dziwienie się, niż zamknięty przez przekonanie.